Zawsze na początku nowego roku zastanawiamy się, jaki będzie, planujemy i wierzymy w to, że wszystko uda się zrealizować. Pandemia pokazała nam, że warto cieszyć się każdym dniem i każdą chwilą, a szczególnie czas zamknięcia, izolacji dotknął mieszkańców domów pomocy społecznej. Dlatego też oni, ale też i chyba my wszyscy wraz z początkiem nowego roku życzymy sobie przede wszystkim zdrowia. I z takim przesłaniem rozpoczynamy pierwszy w 2023 roku program Bez Barier. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór. Bez barier. Dziś odwiedzimy Dom Pomocy Społecznej. Placówka przystosowana jest do sprawowania całodobowej opieki. Przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku mieszka 270 osób niepełnosprawnych intelektualnie. To dzieci, młodzież i dorośli. A w Filii w Bobrowej 36 osób przewlekle chorych psychicznie. A o tym codziennym życiu w Domu Pomocy Społecznej opowiedzą nie tylko mieszkańcy, ale też pedagog Elżbieta Beśka i dyrektor Wojciech Jocz. Zapewniamy opiekę całodobową przez każdy dzień roku, we wszystkie święta, w nocy. Nasi mieszkańcy tutaj czują się jak w domu i jest to dla nich de facto domem. Owszem, mają też nieraz swoje rodziny, swoich bliskich, mogą ich odwiedzać, wyjeżdżać na jakieś pobyty dłuższe lub krótsze, to od nich zależy, ale tu jest ich miejsce życia takiego codziennego. I w tym momencie, kiedy przychodzą, aż do momentu, kiedy tutaj właśnie przebywają, także jest to dla nich dom, jest to swego rodzaju rodzina, społeczność, z którą się integrują. To są osoby w jakim wieku? Najmłodsze osoby to do nas przychodzą już w wieku nawet 4-5 lat i niektóre aż do końca swoich dni, czyli do lat 70-80, jak komuś pozwala zdrowie, to nawet dłużej. Mamy osoby bardzo różnie funkcjonujące, czyli gdzie nasza pomoc głównie ogranicza się do takich czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, a są też takie osoby, które funkcjonują pod względem fizycznym bardzo dobrze, no ale mają różne inne deficyty wynikające właśnie albo z niepełnosprawności intelektualnej, albo z choroby psychicznej, albo z autyzmu. To nie są mniejsze problemy, tylko to są inne. Staramy się wszystkim pomóc adekwatnie do ich potrzeb i do ich sposobu funkcjonowania. Jak wygląda ten dzień? Nasi mieszkańcy budzą się rano, mają czynności higieniczne, tak jak każdy w normalnym takim domu rodzinnym. Jeżeli ktoś z nich wymaga pomocy i opieki, to taką pomoc otrzymuje od naszych pracowników. Nieraz się tak zdarza też, że niektórzy żyją na przykład ze sobą w jednym pokoju. Jeden mieszkaniec trochę pomaga drugiemu. Jeżeli może, jeżeli chce, natomiast głównie obowiązkiem to jest naszych pracowników, żeby pomóc. Później mają śniadania. Mamy wiele stołówek, to nie jest jedna stołówka, tylko mamy takich, można powiedzieć, 10 społeczności. W 10 miejscach oni jedzą, czyli są to takie społeczności od 15 do maksymalnie 40 osób i w ramach właśnie tych społeczności jedzą wszystkie posiłki. Natomiast po śniadaniu są zajęcia terapeutyczne, niektórzy idą do szkoły, inni idą do pracy. Inni mają sobie ochotę pobyć w pokoju na swoim zespole mieszkalnym, to sobie zostają. Także w zależności od ich preferencji. Później jest obiad, po południu również ponownie są zajęcia różnego rodzaju terapeutyczne albo też jakieś różne inne aktywności. Kolacja jest godzina 18 lub ewentualnie trochę później. W całym tym czasie jeszcze też mają swoje takie sale dziennego pobytu, gdzie mogą oglądać telewizję, grać w różne gry, mogą też się integrować między sobą, na ile oczywiście pozwala sytuacja epidemiczna, bo tutaj mieliśmy pewne ograniczenia, ale już w roku 2022 zaczęliśmy wracać do normalności. Podopieczni są z Białegostoku, regionu, czy też spoza? Przede wszystkim jesteśmy taką placówką, gdzie do nas trafiają osoby z Białegostoku, ale nie tylko. Jesteśmy taką placówką regionalną, bo jest kilka tylko domów dla osób niepełnosprawnych, przewlekle psychicznie chorych na terenie naszego województwa, także z różnych gmin, nawet gdzieś położonych na skraju naszego województwa, ci mieszkańcy, te osoby tutaj do nas trafiają. Może się też tak zdarzyć, że mogą być spoza województwa, ale to jest znacznie rzadziej. Bez barier w Polskim Radiu Białystok. Kasia, Marcin i Jacek, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Jak się mieszka? Bardzo fajnie.
Panie o mnie dbają, wszystko co chcę to mam. Najlepsze są Panie wszystkie, Pani Maszenuś. Od ciałowa wszystko kupuje mi, różne Panie. Tą piękną sukienkę tak. Urodziny robią, też się nam starają, bardzo o nas dbają. Ja jest na 1B, bo przyszedłem z drugiego oddziału. Dostałem szansę, którą skorzystałem i się cieszę z tego. I mam dobrych kolegów, dobre panie. A co oznacza to przejście? Jest to taki zespół dla osób najbardziej samodzielnych. Większość czynności życiowych wykonują we własnym zakresie. Opieka jest tam bardzo znikoma, mają dużo też swobody, także staramy się dostosowywać różne zespoły do funkcjonowania naszych mieszkańców. Co też jest efektem rehabilitacji, pracy, edukacji? Tak, oczywiście. Jacek codziennie chodzi do pracy, jest bardzo cenionym pracownikiem. A gdzie pracujesz, Jacek? W ochronie. 6 lat pracuję i jestem zadowolony z pracy. A ja lubię chodzić tu na zajęcia, to Marcina, to trefutni takiej szespiarskiej i to Aki Musyczki i to Martusi z papieru. Też ją lubię i Marcina i Akę Musyczkę. Ja odnajduję się w pracowni teatralnej, bo tam są różne występy. Nasza pani, która zajmuje się pracownią teatralną, pisze sama dla nas scenariusze. Zależy jaki wysyp, czy to są jasełka, czy to są na jakieś bale, czy jakiś dzień dziecka, to do każdej formy pisze dla nas scenariusze. Nasza pani sama pisze scenariusze, nie bierze z różnych książek, tylko pisze do naszych możliwości. My mówimy tutaj o różnych formach działalności, ale czy idziecie z duchem czasu? Staramy się te wszystkie takie nowinki, które są właśnie w świecie współczesnym, żeby one również tutaj do nas docierały. Mamy na przykład własną sieć internetową dla mieszkańców, czyli w każdym miejscu domu jest dostępny bezprzewodowy internet. Część naszych mieszkańców chętnie z tego korzysta, także również są na różnych portalach społecznościowych. Nieraz do mnie właśnie piszą, nawet w czasie mego urlopu albo w dni wolne od pracy. Pamiętają. Tak, także też w tym roku, w 2022, budować siłownię podwórkową. Także myślę, że to jeszcze zwiększy też atrakcyjność tutaj pobytu. Mamy już panele fotowoltaiczne tutaj na Baranowickiej, a także jeszcze też fotowoltaikę mamy i pompy ciepła w naszej filii w Bobrowej. Także staramy się iść z duchem czasu. W ostatnich latach też dzięki wsparciu miasta Białystok, Rady Miasta, udało nam się wyremontować znaczną część naszych budynków, też poprawić tutaj nawierzchnię dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą. Także mamy takie dosyć dogodne warunki. Udało się nam też dzięki wsparciu Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Dojlidy pozyskać taką dosyć dużą działkę leśną, o którą zabiegaliśmy wiele lat i tam urządziliśmy sobie taką ścieżkę przyrodniczą. Także można sobie wyjść, odpocząć w ciszy. Są tam też zrobione przez nas różne takie tabliczki informujące o różnych roślinach. Są budki lęgowe, mamy też instrument, który się nazywa dendrofonem, zrobiony właśnie w naszej drewutni, tablice różne informacyjne, ławeczki, także chętnie nasi mieszkańcy korzystają z tego miejsca. Bez barier w Polskim Radiu Białystok. Czy macie wolne miejsca? Nie mamy. Wszystkie miejsca są zajęte. Także potrzeby są dosyć duże. Oczywiście, że nie jest takim pierwszym celem, pierwszym krokiem działania danej rodziny, która widzi, że ma taką osobę, która wymaga pomocy, to jest od razu kierowanie do domu pomocy społecznej. W całym systemie pomocy społecznej najpierw staramy się pomóc dla tej osoby w miejscu jej zamieszkania, w domu rodzinnym. Potem jest taka możliwość skorzystania z różnych placówek pobytu dziennego, czyli na przykład środowiskowych domów samopomocy albo z warsztatów terapii zajęciowej. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy taka osoba wymaga opieki całodobowej,
no to wtedy tą właściwą formą pomocy jest dom pomocy społecznej. I powiem też, no gdzieś tam jeszcze takie troszeczkę ciąży pewne obciążenie, że to nie jest niczym takim dobrym kierowanie, ale mi się wydaje, że są to stereotypy, z którymi powinniśmy jakoś walczyć, dlatego że to nieraz pozostawianie na siłę w środowisku rodzinnym to jest niekorzystne zarówno dla tej osoby niepełnosprawnej albo chorej, jak również dla całej ich rodziny. W imię właśnie jakichś nieraz stereotypów ludzie sobie utrudniają życie, komplikują sobie życie i w pewien sposób też tej właśnie osobie potrzebującej pomocy. Wydaje mi się, że tutaj przy podejmowaniu decyzji kluczowa powinna być troska o dobro tej osoby potrzebującej pomocy. Gdzie ona będzie się czuła dobrze, gdzie będzie miała zapewnione warunki rozwoju i takiego dobrego funkcjonowania. Oczywiste jest, że dla niego rodzina pochodzenia będzie zawsze czymś ważnym. Ale jeżeli ona zostanie umieszczona w domu pomocy społecznej, to wcale nie znaczy, że te więzy rodzinne będą zerwane. Można codziennie odwiedzać tutaj naszych mieszkańców, można też brać ich na jakieś krótsze lub dłuższe pobyty do swego domu rodzinnego, razem z nimi gdzieś wyjechać. I tak się dzieje. I tak się dzieje, tak właśnie. Natomiast no, ta opieka na co dzień jest zapewniona na takim wysokim poziomie wtedy, takim profesjonalnym. Także wydaje mi się, że to jest kluczowe. Troska o dobro tej osoby, no ale również też trzeba brać pod uwagę też tą całą rodzinę, żeby to nie przerosło ich, żeby też mogli normalnie żyć, cieszyć się. Po to są takie właśnie placówki, po co jest cały system pomocy społecznej, żeby znajdować odpowiednie formy pomocy do danej osoby odpowiednio funkcjonujących z odpowiednimi problemami. Ale też liczba mieszkańców i brak wolnych miejsc pokazuje, że problem w społeczeństwie jest. Może nie zauważamy go na co dzień, że są takie niepełnosprawności, że są osoby niepełnosprawne intelektualnie, ale jednak żyją wśród nas. Społeczeństwo się zmienia i rzeczywiście takie domy pomocy są potrzebne, myślę, że będą potrzebne, dlatego że są ogromne potrzeby zaopiekowania się taką osobą. Natomiast widzę też, że sporo rodzin ma większą świadomość, większą wiedzę na temat niepełnosprawności i też próbuje do pewnego momentu zaopiekować się tą osobą. Później, jeżeli ta opieka jest już właśnie trudna lub niemożliwa, no to zwraca się do pomocy społecznej, jaką opiekę może tutaj otrzymać. I jedną z form to jest dom pomocy społecznej. U nas przebywają dzieci też, młodzież i dorośli i osoby starsze. Natomiast dużo jest trudności już w takim wieku, dziecięcym, w szkołach, czy szkoła zgłasza trudności, czy właśnie rodzice zwracają się o pomoc, dlatego że te dzieci często, oprócz niepełnosprawności intelektualnej, mają różnego rodzaju schorzenia, zaburzenia i rzeczywiście taka specjalistyczna pomoc kierowana do nich przez osoby, które są wyszkolone i mają wiedzę, pomaga tym osobom dużo lepiej funkcjonować w środowisku, ale też i w środowisku rodzinnym. Ogromną rolę spełniacie w rehabilitacji, bo można powiedzieć, że uczycie życia poprzez różne zajęcia, różne pracownie. W jakim stopniu i w jaki sposób prowadzicie te rehabilitacje? Mamy kilkanaście pracowni terapeutycznych. Nasi mieszkańcy biorą udział w zajęciach i to są bardzo różne pracownie, bo to są pracownie muzyczne, gdzie mogą się rozwijać muzycznie, też jeżdżą na różnego rodzaju festiwale, więc nie jest to tylko nauka śpiewu czy granie na instrumentach, ale mogą też prezentować to, czego się nauczyli i integrować z innymi mieszkańcami. Wyjeżdżają do różnych innych domów pomocy, do innych miast, prezentują swój dorobek. Ogromną radość im przynosi to, że mogą pokazać się, mogą wyjść, mogą otrzymać oklaski jako forma nagrody, ale mamy też pracownie papieroplastki, haftu krzyżykowego, gdzie i pani, i panowie bardzo chętnie spędzają czas. I oprócz tego, że oni wykonują różne rzeczy takie namacalne, to jest ta integracja, gdzie oni między sobą mogą się spotkać, porozmawiać, ale też się spotkać z pracownikami, z terapeutami. Nawiązują się tutaj relacje, przyjaźnie, takie, które trwają wiele lat, też dla samego uczestniczenia właśnie w takiej grupie. Oni bardzo chętnie wychodzą, ale oprócz pracowni terapeutycznych mamy też oddział rehabilitacji, taki, gdzie możemy też usprawniać naszych mieszkańców i wielu naszych mieszkańców potrzebuje takiego usprawnienia. No i jeszcze rehabilitacją taką społeczną jest taka działka, gdzie mamy mieszkańców, którzy chodzą do pracy.
do pracy ze wskazań terapeutycznych. Jest to praca często przy współpracy ze stowarzyszeniami, które działają na terenie Białegostoku, ale też praca, którą mieszkańcy sami sobie znaleźli lub przy współpracy naszych pracowników znaleźli. Oni nie muszą pracować. Większość ma renty, ma różnego rodzaju finanse, natomiast bardzo chcą i czują się potrzebni. Czują się też zmotywowani do tego, żeby wstać, żeby się dobrze ubrać, jeżdżą, robią sobie zakupy sami, wychodzą do ludzi, pokazują, że oni też są pełnowartościowi, że mogą coś społeczeństwu dać, cieszą się też z zarobionych swoich pieniążków, pomagamy im też zaplanować te wydatki, zakupy, odzież. Bardzo się cieszą, kiedy mogą sami czy razem z innym opiekunem pojechać i zaplanować, kupić coś, czy prezent dla jakiejś osoby, czy sobie coś. To też jest ważne. Ta praca, mamy z kilkunastu mieszkańców, którzy pracują, jeżdżą do miasta, są bardzo z tego zadowoleni. A z jakimi problemami się mierzycie? Czy tak jak w domu, konfliktami na przykład? Problemów jest trochę. Chyba najwięcej problemów jest w komunikacji. Żeby usłyszeć drugiego człowieka, żeby umieć powiedzieć o swoich uczuciach, o swoich oczekiwaniach, ale też dać tu przestrzeń, żeby ta druga osoba też powiedziała, jakie ma swoje oczekiwania. To takie porozumiewanie się. Często spotykam się z tym, że mieszkańcy kłócą się, ale później jak się z nimi rozmawia, to okazuje się, że to było jakieś nieporozumienie, które jesteśmy w stanie gdzieś tam wypracować, do porozumienia dojść. Natomiast spotykamy się z różnymi rodzajami właśnie niezrozumieniem czy strachem przed wyjściem do drugiej osoby. I na jak tym będę pracujecie. Tak, jak będę odebrany, jak najbardziej. Tutaj pracownicy też właśnie po to też wychodzą z mieszkańcami, czy do sklepów, czy do miasta, żeby uczyć ich takich relacji i tego, jak oni sobie mogą w tym społeczeństwie radzić, żeby oni byli w miarę możliwości samodzielni, na ich możliwości, bo nie oczekujemy też od nich, że oni będą wszystkie sprawy załatwiali sami. Pomagamy, wspieramy i tam, gdzie jest taka możliwość, to dajemy przestrzeń, żeby oni sami te sprawy załatwiali, ale czasami przy naszej opiece. Mówimy tu o rehabilitacji takiej społecznej, integracji, ale wartością ogromną waszej placówki jest basen i ta rehabilitacja dla ciała. Mamy cały taki kompleks rehabilitacyjny, ale to, co właśnie nas wyróżnia spośród innych DPS-ów, to mamy własny basen, z którego korzystają nasi mieszkańcy, ale również wszyscy mieszkańcy Białegostoku i okolic. Także jest to tutaj to w miarę zapewniona ta woda na dosyć dobrym poziomie, dobrej jakości. Nasi mieszkańcy wchodzą na basen i mają zajęcia 3 razy w tygodniu. Mamy też pewne osiągnięcia, wyniki, bo oni biorą też udział w różnych olimpiadach specjalnych. Kilka lat temu jeden z naszych mieszkańców reprezentował Polskę w pływaniu na olimpiadzie specjalnej światowej w Abu Dhabi. Także jesteśmy z tego dumni. Mieliśmy też inne takie wyjazdy na olimpiady specjalne do innych krajów. Wiadomo, że do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie, czy też do grupy osób ze względu na ten stopień niepełnosprawności, na predyspozycje różne, ale też wasza działalność polega na tym, jak wyczytałam na stronie internetowej, że trzeba edukować, by podopieczni mogli mieć wiedzę o otaczającym świecie, by mogli komunikować się z otoczeniem, zaspokajać swoje potrzeby życiowe, być samodzielnym i zaradnym w życiu, choć tą samodzielnością bywa różnie, ale pewnie każdy dzień przybliża do tego, żeby pewne czynności wykonywać. Poprzez udział w pracowniach terapeutycznych, bo mamy ich kilkanaście, oni mogą też nabywać umiejętności radzenia sobie z różnymi rzeczami, ale ja jako pedagog, mamy też panią psycholog zatrudnioną, uczymy i rozmawiamy z mieszkańcami na temat różnych trudności też emocjonalnych, przeżywania różnych, czy rozstań, czy kryzysów. Natomiast też nasze dzieci, młodzież, oprócz tego, że ma możliwość skorzystania ze szkoły tutaj na miejscu, to też jeździ do szkół na zewnątrz, w Białymstoku, do szkół specjalnych. Tam też mamy kontakt z nauczycielami, też rozmawiamy o problemach, które mogą spotkać naszych mieszkańców, czy w trasie do szkoły, czy w szkole z innymi rówieśnikami, takiego rodzaju trudności. No i teraz od niedawna też pracujemy z taką protezą mowy, MUVIK. Zakupiliśmy kilka urządzeń i wspieramy te osoby, które potrzebują takiego wsparcia w komunikacji. Mamy mieszkańców, którzy chętnie uczą się, my też przeszliśmy szkolenia i chętnie uczą się, jak porozumiewać się za pomocą tego urządzenia na tabletach, gdzie obrazki pomagają komunikować się. Inni mówią to, co chcemy powiedzieć, ale też i wspierają te osoby, które mówią, ale na przykład mówią z różnymi wadami. To jest początek u nas. Początek nowego roku to też pewnie jakieś plany i wezwania w przypadku Państwa placówki jakie? Przede wszystkim to staramy się
po tej pandemii, która bardzo mocno dotknęła domy pomocy społecznej i ich mieszkańców, wracać do normalności. Także już pewne kroki poczyniliśmy w 2022 roku. No, w 2023 jesteśmy pełni nadziei, że wrócimy w pełni do naszego funkcjonowania, do różnych naszych aktywności. Planujemy już zorganizowanie w maju, tak jak przed pandemią, takiego dużego przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczą różne zespoły z około 30 różnych placówek z 3 województw, i który odbywa się w Białostockim Teatrze Lalek. On jest otwarty, wówczas mogą przychodzić wszyscy mieszkańcy Białegostoku, oglądać te występy, no szczególnie tutaj uczestniczą wtedy też rodziny naszych mieszkańców. Także już zapraszamy, informacje będą później podane już bardziej szczegółowe. Planujemy też organizowanie pikników rodzinnych dla bliskich osób, naszych mieszkańców, dla ich rodzin. Także w czerwcu myślę, że to się odbędzie. Również myślimy o tym, żeby odbywały się te wszystkie spotkania takie integracyjne, wewnętrzne tutaj. Mamy takie zwyczaje obchodzenia różnych uroczystości, czyli walentynki, jakieś zabawy karnawałowe. Mamy też tradycje takich dyskotek, szczególnie w okresie wakacyjnym. Co tydzień one wówczas się odbywają. Święto Niepodległości, później spotkania opłatkowe. Planujemy też zorganizowanie wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Także mamy nadzieję, że wrócimy do normalności i nasi mieszkańcy zapomną o tych takich bardzo trudnych doświadczeniach, o tej izolacji, która dotknęła nas w związku z pandemią. Bez